Cześć, ja nazywam się Marcin Równicki i witam Cię w kolejnym odcinku Joomla to Proste. A w dzisiejszym odcinku poruszymy sobie taką y, bardzo fajną kwestię, a mianowicie zmiana edytora w CMS-ie Joomla. Tak, w CMS-ie Joomla można sobie zmienić edytor, jeśli ten podstawowy tin MC z jakichś względów różnych ci po prostu nie odpowiada. A więc dzisiaj zajmiemy się taką prostą rzeczą, jak zmiana edytora na edytor inny. W tym wideo pokażę Ci również, jak napisać funkcję edytora w sensie takim, aby tylko wybrane jednostki mogły korzystać z tego wybranego edytora, a reszta korzystała z podstawowego, jakim jest TinyMC. MC. A więc zapraszam Cię do środka. No dobrze, a więc jesteśmy już w naszym panelu administracyjnym, a więc przejdźmy sobie na rozszerzenia, instalacje, instalowanie. I tutaj będziemy sobie najzwyczajniej instalować nowy edytor JCE. Google JCE Editor. Wchodzimy sobie na sekcję Download. Tutaj mamy JCE Editor i wybieramy sobie opcję Core, ponieważ ona jest za darmo. Tak jest, wybieramy sobie ostatnią możliwą wersję. Wchodzimy sobie na naszą Joomlę i klikamy, aby nam się ten editor zainstalował. Ok, po chwili mamy już edytor zainstalowany. Teraz przechodzimy sobie do system, konfiguracja globalna. Jak już jesteśmy sobie w konfiguracji globalnej, to tutaj mamy taki domyślny edytor i tu możemy sobie zdefiniować jaki chcemy, aby ten edytor domyślny był dla wszystkich naszych użytkowników CMS Joomla. W tym momencie wybierzemy sobie, że zostawimy tak jak jest, czyli MC. zapiszemy i zamkniemy, ale przejdziemy sobie do użytkowników. I w tych użytkownikach możemy sobie zdefiniować, czyli nadpisać ustawienie konkretnego edytora. Czyli powiedzmy, chcielibyśmy, aby Clemens używał edytora JCE. A więc przechodzimy sobie do uprawnień podstawowych i tutaj możemy sobie nadpisać ten edytor. I wybierzmy sobie JC. Zapisujemy Zamykamy i teraz gdyby Clemens się zalogował, to rzeczywiście miałby dostęp do edytora JAC, a reszta wszystkich użytkowników dalej by używała MC. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby zrobić to zupełnie odwrotnie, czyli wszystkim użytkownikom domyślnie ustawiamy JC edytor i wszyscy używamy JC, a jeśli ktoś potrzebuje, bo bardziej się już zapoznał z MC, to wtedy zostawiamy mu poprzez nadpisanie ustawień konkretnemu użytkownikowi ustawiamy wtedy TinyMC i on sobie pracuje na tym swoim ulubionym edytorze, jaki jest TinyMC, a reszta na zaawansowanym JSC Editor. I oto tak w tym momencie wygląda nadpisanie ustawień edytora dla konkretnego użytkownika oraz oczywiście ustawienie dla Wszystkich użytkowników globalnie. Bardzo serdecznie zapraszam Cię na stronę joomla.guru.pl do zapisania się do newslettera, abyś nie przegapił kolejnych wpisów, jak i kolejnych wideo, czy też kursów związanych z CMS Joomla. Na dzisiaj to by było wszystko, co dla Ciebie przygotowałem. I zapraszam Cię serdecznie do kolejnego wideo. Cześć!